Przed kamerą GKS-u Tych TV Tomasz Górkiewicz, obrońca GKS-u. Witam. Witam. Tomku, ostatnie spotkanie zremisowane z Tandecją Nowy Sącz 1-1. Jest chyba lekki niedosyt, bo była spora okazja na to, żeby wywieźć z Małopolski 3 punkty. Na pewno tak. Mogliśmy zdobyć 3 punkty, mamy jeden punkt i go szanujemy na pewno. W pierwszej połowie mecz, można powiedzieć, był wyrównany. Znowu straciliśmy głupią bramkę po całym fragmencie gry i w drugiej połowie musieliśmy gonić wynik. Strzeliliśmy jedną bramkę, mamy remis i na pewno też się cieszymy z tego punktu. Oglądaliśmy dwa zupełnie inne oblicza GKS-u. W pierwszej połowie dominowała Sandecja, w drugiej GKS. No chyba w przerwie padło kilka ostrych męskich słów, no bo w drugiej połowie oglądaliśmy taką grę GKS-u, jakiej chyba oczekują od Was kibice. No tak, przede wszystkim sami sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że ta bramka nie powinna paść, bo znowu po naszym błędzie, gapiostwie, po tym fragmencie gry straciliśmy bramkę i byliśmy źli na siebie i na tą drugą połowę wyszliśmy na pewno z większą determinacją i z wiarą to, że uda nam się odwrócić losy tego meczu. Brakło troszkę czasu, bo wydaje mi się, gdyby tam jeszcze troszkę ten mecz potrwał dłużej, to moglibyśmy zdobyć zwycięską bramkę i przewieźć 3 punkty do Tychów. Widać, że Kowalski i Świerczok dali nową, dobrą jakość, wnieśli do gry GKS-u Tychy, no ale ciągle brakuje wykończenia i gdzieś te grzechy, błędy z poprzedniego sezonu trochę się powtarzają. Dokładnie tak, no na pewno kibic by chciał, żebyśmy wykorzystywali te wszystkie sytuacje nasze, sami sobie tego życzymy, jednak mamy z tym problemy i czasem no dużo musimy się namęczyć na boisku, żeby zdobyć tą bramkę i tego nam brakuje, gdy poprawimy skuteczność, nie będziemy popełniać prostych błędów w obronie, szczególnie przy tych starych fragmentach gry, myślę, że te punkty będziemy zdobywać. Teraz przed nami w niedzielę spotkanie z Górnikiem. Górnik do tej pory zdobył także tylko jeden punkt. To jest temat numer jeden teraz w szatni. Żyje szatnia GKS-u Tychy już tym meczem? Dopiero dzisiaj się spotkaliśmy tak na dobrą sprawę, także jeszcze nie rozmawialiśmy o tym meczu, ale na pewno każdy czuje, że to jest ważny mecz zarówno dla nas, jak i dla kibiców. Mamy nadzieję, że od tego meczu zaczniemy zdobywać większą ilość punktów, bo mówię, tak zarówno my, jak i Górnik mamy ten po jednym punkcie i na pewno nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Górnik w środę gra spotkanie pucharowe z Legią Warszawa. Twoim zdaniem to może mieć jakiekolwiek znaczenie na plus czy minus dla Górnika? Ja myślę, że mecz jest dopiero w niedzielę, także będą mieli troszkę czasu, żeby odpocząć i dobrze się do tego meczu z nami przygotować, ale no mówię, my musimy się skupiać na sobie i jak najlepiej się w tym tygodniu przygotować i powalczyć tutaj z drużyną Górnika o 3 punkty. Dziękuję bardzo. Dzięki.